Wiesz, o co chodzi. To jest dobry pomysł, Kasy. Następnym razem to stestujemy. Real czas na bramkę, pisze tutaj Janek. Zobaczmy, bo akurat się zapowiada. Asensio puszcza piłkę do Viniciusa. No jak on to w ogóle... Benzema? Czy to jest jakiś... Czy... Co to jest za... Co... Janek? Co to jest za gość? Powiedział, dobra, Real czas na bramkę. I Real strzelił bramkę. Ej, nie, no to jest jakiś żart. Bardzo ładna akcja swoją drogą. Co za gość, jaki typ w ogóle. Jakbyś mi dawał pół minutki wcześniej, to zdążę na live'ie obstawić. Pół minutki więcej czasu mi daj. Zobaczmy raz jeszcze. Fatalna strata przy wyprowadzaniu piłki. Przejmuje to Real, Casemiro do środka, Benzema na prawo do Asensio. Asensio wypuszcza rozpędzonego Viniciusa, a ten zagrywa za linię obrony, gdzie nikt nie kryje Benzemy, który z 13-14 metra z voleja ładuje precyzyjnie nie do obrony. Znaczy, no nie do obrony. Bardzo dobry strzał. Nie wiem znać, bo nie zwróciłem na to nawet uwagi, szczerze mówiąc. Przyjadę na fetę mistrzostwą Legii na koniec sezonu. No pojechałbym. Uwaga, Asensio 2-0. Fantastyczna, szybka kontra Realu. Szybko wyszli z piłką. Piłka zagrana z lewej strony do Sergio Asensio, do Marco Asensio, który kompletnie nie był kryty. Tam próbowali jeszcze do niego doskoczyć. I znowu uderzone tak, że biedny Oblak, no nie mógł tutaj tego wyjąć, no. Nie mógł tego wyjąć.